Siemanko, tu znowu Witar, a to kolejny odcinek Damnation. Cel na dzisiaj? Dostać się do, no właśnie, tego posągu obrońcy. O ile dobrze zapamiętałem nazwę. I uruchomić systemy obronne Terra Verte, które są tam skrywane. A chwilowo? A chwilowo to muszę znaleźć jakąś drogę. Bo do know how, do know where. O, kto to jest? Lol. Ciekawe nawiązanie do historii. Nie ma nic inne te beczki. Co to zabrałem? Strzelba? Ta strzelba. A ja rozkminiłem, że mam dwie bronie snajperskie na podorędziu. Czego druga jest taka troszkę potężniejsza od tej pierwszej. Chodzi ona na tego skupa, przez którego można patrzeć. Nie wiem, fuck logic, it's damnation. Czekaj, tu chyba trzeba na te rury zejść, coś mi się wydaje. I nim gdzieś się dostać, co? Nie brzmi to głupio, ale... Ach, tuj. Nie, na pewno nie. Tak. Czyli po prostu dalej szukamy drogi. Kombinujemy, co tu dalej poczynić. A, już widzę jakąś drogę. Wow. Genialnie. Rurki, ten jego sprint. Kałabunga! O! Ktoś mi powie, po cholerę taką drogę pokonałem? A na pewno dlatego, że z tamtej strony nie dało się na to wspiąć. Surprise! Way to nowhere, to nowhere, to know how to go to know. Zaśpiewam ze wstydu. Hold on. I'll be right there. Sorry about that. Okay. Just him. Zaraz się okaże, gdzieś tu jest pełno wrogów. Coś czuję, że tam się trzeba dostać. Wywołana jakaś prezentacja. Kopaj, siupaj. Chyba nie tu. Strzałka. Lubię strzałki. O, pięknie. Sniper rifle. Zamiast tego? No, w sumie. Bardzo słabo na mit. Przyjrzyjmy się tej broni. Tu widać, gdzie ma podgląd, ale ta druga nie widzę za Chiny, gdzie by mogła mieć. O, snajperka ma tutaj oczko, tu. Sprytny system soczewek. Jakoś się chyba trzeba dostać na ten drugi budynek, coś czuję. Tylko jak tego dokonać? Ło! Ale to jak zwykle łazi. To jest. Będę
się wypróbuję. Karabin? Serio? Dziadę, gdzie jest moja... Gdzie jest moja Wunderwaffe? O szajs. A, tu jest. Ua, shit! Nie walczyłem z tym w takim close combacie. No dokładnie, improwizuj, przystosowuj się. Jeszcze dwa strzały w tym mam. Działo parowe rządzi. Nawet nie wiem co to. Kij, że będę chodził jak pindol. A czekaj, czy ja się dałem? Zaraz zacznie we mnie strzelać, ale jednak nie. Dla wszystkich oburzonych tym czynem wyjaśniam, że tutaj sojusznika można szybko podnieść. A niestety sojusznik nie może nas podnieść. Co to za broń? Strzelba. Dobra. Kolejna snajpera. I dużo amunicji do niej. Czy ja kiedyś będę miał tu okazję z tego postrzelać? Nigdy nie mam, bo automatona się nie da tak szybko wykończyć. Pieprzyć to. Się wleczę z tym szajsem. Nie będę na niego czekał, aż się go wleczę. Szybciej nic nie można zrobić. Tak się robi melasa bronią. Jest to bezsensowne do bólu, ale dobra. Żadnych nie ma. Screw grab. Nie, czasem naprawdę przydałaby się wskazówka, gdzie iść dalej. Żaden element otoczenia tego nie sugeruje. Aha. Fuck. Jestem ślepy. Puszczaj te drzwi. O. Co za różnica, kogo tym rozwalę? That follow. Yup. No i teraz ten useless gun będzie mi... Hostiles, I'll cover you. Ty mnie osłaniasz, tak już. Teraz mam wystrzelane. Nie powiem przydatne, ale czasem. Niestety problemem tej gry jest to, że nie ma tutaj takich wrogów, na których można by tutaj zastosować. O, co? A coś się... Doczytuję na bieżąco.
Tak, brawo do mnie. Tak, no nie. Ja się tak z wami nie bawię. Trepanacja pustej szachy. Dokładnie. Co za krypie. Uciekaj! Moje. W dupę z tym systemem strzelania do dupy. Jasne, i znowu odtąd. Aha, automatą się nie być. Aha, nie daje mechanizm mechaniczny, to może ma jakieś podstawy logiczne. No, jest. Aj, to nie było dobre. Dobra, tyle mi starczy do przejścia, nie będę odsunął tych cholernych drzwi. Zagadka na dziś, wypatrz wszystkich idiotów będących twoimi wrogami. Kurde. To jest tak można. No, to jest niebezpieczne. Czasami jest tak bez sensu. Serio. O, super skok. No chyba cię poryło totalnie. Nie, tą failowatą próbę totalnie wytniemy, bo to jest bez sensu. Dobra, cięcie wykonane. Jesteśmy mniej więcej w tym samym upierdliwym momencie co wcześniej. I nie wolno się dać zabić za szybko.
ale wróg to uskutecznia totalnie. A rurk nie umie strzelać. Jakie to typowe. Czemu mu służą te granaty? O! Piękny strzał. Jednak się udała, to piękna parabola. Patrzcie na to, patrzcie na to. Bum. Pierdziele cię. Gdzie jest ten drugi? Skitrał się skubaniec? Na to wygląda. Tu jest kolejny wróg, który śpi. PSI. No kurwa mać. Nie, już to se daruję też. Dobra, kolejne cięcie i rzeknę tylko jedno. Niech może połknie osła, który pieprzoną sekwencję wymyślił i nie dał tu pieprzonego checkpointa. To jest cholernie irytujące powtarzanie tak turnowacie długiego fragmentu. Co ci ludzie sobie wyobrażają? No. Czy z tego co powtarzam chyba cały czas przy tym let's playu, twórcy Damnation sobie i tak dużo wyobrażali, ale come on, bez przesady. Jest totalnie chamskie. Tak buty, że nie da się. Szota ze strzelby mu wydaje rąk. No, jest. Super! Jak zwykle te unikanie pocisków na buffa się przydało. Oberwałem większość. Typowe. Dobra. Uwaga, coś tam u góry się kryje. No i tu, jak znowu mnie coś zasiecze, to się wścieknę już na maksa. Czekaj, tutaj. Tu jestem. Majster. Co mnie upolować chciał. What the fuck? A, pan znowu nie po kolei to zrobił. Najpierw trzeba chyba obrócić tę platformę. Ktoś pomyślał o wszystkich skryptach. Nie ma co. Strzelamy tam. Tu może mamy strzelać, nie wiem. Przekonamy się. Tylko niech mi ktoś powie, czemu to nie działa. Dobra, jest jeszcze taka opcja, że mamy strzelić tutaj. Mamy zniszczyć jakąś artylerię. No to dalej nie w tą stronę, ale...
Może ja z tego nie mam strzelić, tylko właśnie po tym czymś się miałem przedostać tu. Jestem bez sensu, znów jestem na ziemi. Ogarniętość tej gry, jak zwykle. Jak zwykle nie wiadomo, co zrobić. Ej, albo... już chyba wiem. Mam nadzieję, że ten pomysł wypali. Chyba ja mam się po lufie gdzieś tam dostać. W sumie nie kupi patent. Jest duża, długa. Można po tym przejść i trafia akurat do tej dziury, z której we mnie gromił ten kanonierę. O! Pięknie, jesteśmy w środku? Jesteśmy w środku. I w sumie, skoro już tu jesteśmy, Jackie też tu idzie. No i idzie, trudno. Ale skoro już jesteśmy w tym miejscu, to może na dziś pora zakończyć ten odcinek. Zatem do następnego. Trzymajcie się bardzo serdecznie.